No i proszę bardzo, trzy nowe windy są na stacji Metropolem Mokotowskie, choć miało być ich pierwotnie cztery, bo nie ma cały czas windy na przystanki tramwajowe. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o nowe windy i jak wyglądała budowa, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Zapraszamy do Metra. Witam Was tutaj, cześć, jestem Znosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał Zapraszamy do Metra Warszawskiego. Tym razem jest to stacja metra Pole Mokotowskie. Ale chwila, co tam się buduje? Przecież metro na Karolin powstaje. Co tu się dzieje na pierwszej linii metra? A powstają nowe windy. I windy powstawały krok po kroku. I tu macie ujęcia pierwsze i ujęcia najnowsze. Lipiec 2023 i styczeń 2024. No dobra, może to są nie najstarsze ujęcia, które zobaczycie w dzisiejszym filmie, ale możecie zobaczyć, jak to się zmieniało. Pomijając to, że na ujęciu prawym jest zima, a na ujęciu lewym jest jeszcze lato, to możemy zobaczyć plac budowy wind, które tutaj powstawały. Jedna, druga i trzecia pod ziemią. Trzecia pod ziemią oczywiście też sobie poglądamy, jak to wyglądało krok po kroku, jak ta inwestycja postępowała, bo faktycznie działo się tutaj dosyć dużo. Co najciekawsze, inwestycja powstawała cały czas z utrzymaniem ruchu pasażerskiego i nie było nawet wyłączenia na chwilę głowicy właśnie po tej stronie, czyli głowicy północnej stacji metra Pole Mokotowskie, więc to faktycznie robi wrażenie. Inwestycja kosztowała 10 milionów złotych, około mniej więcej. Umowa na nią została podpisana w październiku 2022 roku. Metro kursowało bez zmian, ani głowica, ani wyjścia wszystkie. Wszystko funkcjonowało cały czas podczas tej budowy, a właściwie do budowy trzech nowych wind. W ramach tej inwestycji miały powstawać właśnie trzy windy po północnej stronie głowicy, po obydwu stronach samej ulicy, czyli po stronie wschodniej i zachodniej, i jedna winda z nową antresolą i balkonikiem na peron stacji. Miała też być opcja na windę, która miała powstać właśnie na przystanki tramwajowe. Ostatecznie z tej opcji Zarząd Transportu Miejskiego, który był właśnie inwestorem, nie skorzystał, co jest smutne mimo wszystko, bym powiedział, bo gdyby inwestor skorzystał właśnie z tej opcji, mielibyśmy bezpośrednią windę na przystanek tramwajowy 1, a na drugi byłoby przejście za pomocą przejścia naziemnego przez tory tramwajowe, a tak trzeba to trochę na okrągło chodzić. Jak dużo na okrągło? Za chwilę to zobaczycie na ujęciach, a na razie jeszcze sobie poglądajmy, jak się tutaj faktycznie zmieniła przestrzeń. Zielono na górze, na dole zimno. No ciekawe, to faktycznie całkiem ładnie to wygląda. Też tutaj przy okazji mamy jeszcze te półkoliste elementy, czyli wyjścia, które się znajdują na stacji metra Pole Mokotowskie. Tu są takie dwa zadaszenia i one sukcesywnie niestety znikają, o czym mówiliśmy ostatnio z Sykutem w podcaście właśnie o tym. Tymczasem lecimy sobie z bliska, żeby zobaczyć, co tu się wydarzyło teraz, bo naprawdę jest kilka tych informacji. No tak, po pierwsze i najważniejsze, poglądajmy sobie nowe windy. Po pierwsze, winda zachodnia, która się znajduje właśnie w tym miejscu. Winda jest zlokalizowana obok schodów, natomiast same schody się ciągną kawałek dalej, więc musiał jeszcze powstać do nich nowy, długi korytarz. Sama winda prezentuje się, jak widać na załącznym obrazku, całkiem ładnie. Schludnie ma wejść tylko łącznie od jednej strony, czyli od strony północnej, czyli od samego Pola Mokotowskiego możemy tutaj się dostać. I w okolicy też zostało w ramach tej inwestycji przebudowany chodnik, więc pojawiły się tutaj drogi, a właściwie pola uwagi, czyli drogi dla osób niewidomych i niedowidzących. Także tak to wygląda, jak widzicie na załączam blasku. Całość jest też tutaj przy okazji odśnieżona, jak możemy zobaczyć. No, może wsadziłem z tym całość, ale większość chodnika użytkowego jest odśnieżona, jak i również same drogi dla osób niewidomych. No i tam dalej znajduje się druga winda, która jest dużo ciekawsza, ale do niej za chwilę dojdziemy. Najpierw poglądajmy sobie, jak to wygląda właśnie w tym miejscu. Proszę bardzo, oto i owa winda. Tutaj się prezentuje, jak właśnie widzimy na tych ujęciach. No, proszę bardzo, przycisk jest, jest i teraz jeszcze posłuchamy sobie faktycznie dźwięków samej windy, bo są komunikaty dźwiękowe, więc ja za chwilę się wyciszę, żebyście mogli więcej tego posłuchać, bo dosyć ciekawe to brzmi. No i sama winda też całkiem sprawnie jeździ i jest cicho w środku. Zresztą posłuchajcie samemu. No, jeszcze musi podjechać do góry oczywiście. Zamykanie drzwi. Nie,
nie jest wielka ta kamera, co nie? Trzeba przyznać, że naprawdę jest całkiem duża i ogromna. Jest jedno lustro wielkie z tej strony. Poziom minus 1. I jesteśmy już na samym dole. Szybko. Ale długo dojeżdżę do samego dołu i góry. Drzwi otwarte. Proszę bardzo. Tu też się znajduje jeden z telefonów do dyżurnego stacji, jak coś, można zadzwonić z niego. Wystarczy podnieść słuchawkę, bo tutaj nie ma... Tutaj nie ma faktycznie przycisków numerycznych, więc nie możemy zadzwonić. No i tutaj ten korytarz się kawałek znajduje. No i tutaj na samej stacji też się zmieniło to, co właśnie teraz widzicie. Nie ma już tych metalowych, poślizgowych dróg dla osób niewidomych, po których wszyscy lecimy, a później są wybite zęby, zamane ręki i tak dalej. Tu wymieniły się wszystkie na nowe. Nowe, dużo lepsze, trzeba przyznać. Faktycznie to dużo lepiej wygląda. Jak widzicie właśnie na zaznaczonym pasku, tak to się prezentuje. Ja bym powiedział, że to się ładnie wkomponowuje stację i ja pierwotnie nawet nie zauważyłem, że coś takiego się pojawiło, bo po prostu tak pięknie to weszło w samą estetykę stacji. Według mnie to powinno być zrealizowane na całej drugiej linii metra, znaczy na całym pierwszej linii metra i na drugiej linii metra tam na odcinku centralnym, gdzie po prostu tych pól uwag nie ma w formie właśnie takiej, czyli w formie kafelek, które właśnie po prostu idealnie się wkomponowują i nie są poślizgowe, zwłaszcza zimą. A tu przy okazji mogliście zobaczyć, że przycisk do zamykania drzwi niestety nie podziałał. I z ciekawostek, winda jest z 2026 roku, jakby ktoś z was był ciekawy. No i jak słyszeliście, winda jest naprawdę całkiem cicha. No i czemu ta winda jest o wiele bardziej szczególna i odjechana niż ta poprzednia? Usłyszeliście dwa komunikaty o otwieraniu drzwiach. Tutaj co prawda nie ma komunikatów głosowych zapowiadających, ale są właśnie komunikaty a propos otwierania drzwi. Proszę bardzo, mamy dwie strony windy. Możemy wyjść albo na stronę północną, albo na stronę południową. Jest to po prostu majstersztyk według mnie. Jest to świetnie zrealizowane dzięki temu, że faktycznie na dole nie byłoby zbytnio miejsca, jakby to zrobić, jeżeli chodzi o wyjścia w jednym kierunku, więc mamy taką bardzo nietypową dwustronną windę na pierwszej linii metra, gdzie możemy faktycznie na jednym poziomie wyjść z jednej i z drugiej strony. I powiem wam szczerze, że nie wiem, czy taką windę mamy gdziekolwiek na pierwszej linii metra w Warszawie. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja owszem, jeździłem dużą ilością wind, ale nie wszystkimi oczywiście, więc mogę nie widzieć jakiejś windzie. Ale czy jest jakaś winda, która jest dwustronna i na jednym poziomie można wyjść faktycznie z dwóch stron? No nie wiem. Dajcie znać mi w komentarzach, czy faktycznie coś takiego się znajduje. Natomiast już wchodząc faktycznie do windy, jeszcze opowiem wam o samej metodzie działania tej windy. A mianowicie na tablicy tutaj informacyjnej macie przyciski podwójnie 0, minus 1 i 0, minus 1. One się znajdują w zależności od drzwi po jednej i po drugiej stronie, dlatego też macie przyciski podwójne do otwierania i zamykania drzwi, które w teorii powinny działać, jak widzieliśmy, nic tutaj nie działały. Natomiast tymi przyciskami możemy otwierać i zamykać drzwi wedle naszej potrzeby na jedną lub drugą stronę. I tu właśnie zjechaliśmy na dół, ja wcisnąłem specjalnie dwa przyciski naraz. No i się otwierają najpierw z jednej strony, później z drugiej. Ja wam drugiej strony nie pokażę, że się otworzyły, bo tam już faktycznie jakaś pani przyszła. Ale dobra, lecimy dalej, lecimy na antresolę już faktycznie do trzeciej windy, której jeszcze zupełnie teraz nie widzieliście. I ona też jest całkiem odjechana, jeżeli chodzi o ostatni proces modernizacji stacji metra M1, które właśnie zostały modernizowane w ramach usprawnienia dostępu poprzez nowe windy. No i jesteśmy w strefie biletowej, tu już trzeba mieć faktycznie bilet, żeby popodziwiać te nowe windy, a właściwie tą jedną windę, i tu się pojawił zupełnie nowy korytarz. Korytarz oczywiście ma nową podłogę, jak i również ma wejście na balkonik, który jest dyskusyjny, jeżeli chodzi o estetykę zewnętrzną. No i tu na wprost mamy samą windę. Przy samej windzie też się znajduje kolejny telefon do dyżurnego stacji. No i następnie mamy widoki na samą stację, właściwie na sam peron. Tylko trzeba się trochę wychylić, żeby faktycznie popodziwiać to. Widzimy tak samo jak na stacji na przykład metra Centrum Inspiro od góry i za chwilę też Skoda wjedzie, więc zobaczycie, jak to wygląda od tej strony. Więc faktycznie całkiem ładnie się to prezentuje. Też widać przy okazji elementy, które nie grzeszą estetyką. A tu jest według mnie najbardziej kontrowersyjny element. No zwróćcie uwagę na te kafelki, które po prostu są tak bestialsko zniszczone, jeżeli chodzi o ten wzór, który wszedł do samego sufitu, a teraz on się urywa, jeszcze jest ta biała, ten biały pasek. Ale no cóż, tak to niestety wygląda. Nad czym bardzo ubolewam, ale niestety w ten sposób to zostało zrealizowane. No trudno. Dobra, ja znikam, posłuchajcie, co się. Jak słyszycie, tutaj już ponownie są komunikaty głosowe. To
nie jest szóstwo, to jest taki poziom problem. Minus 2. Drzwi otwarte. I proszę bardzo, jesteśmy na poziomie pylonu. Co by mi się nie podoba w tej samej windzie, to że jest przeszklona z boku, ale faktycznie w samej windzie nic nie widzimy. A sam mechanizm tutaj z boku, przez to, że jest to właśnie ta szyba, to jest po prostu według mnie perfekcja. Nawet z pociągu jadąc możemy zobaczyć, jak to siedzi winda, to po prostu tak, ja lubię takie, na takie mechanizmy patrzeć może dlatego, ale według mnie to jest po prostu majstersztyk, że to tak ładnie wygląda i że to po prostu widać te wszystkie elementy, które się ruszają w tym miejscu. Więc faktycznie to jest całkiem ciekawe. A teraz czas na ujęcia w czasie. Oto ujęcia z listopada 2022. W tym miejscu chwilę później zaczęło być budowane nowe wejście. Proszę bardzo, tu mamy faktycznie nowe wejście, które w tym miejscu powstawało. To już są ujęcia z lipca 2023. Chwilę wcześniej jeszcze tutaj nic nie było. A już w samym listopadzie 2022 możemy zobaczyć też ujęcia na drugą windę, tą dwustronną. Pierwotnie tu się nic nie znajdowało, tu była droga dla osób niewidomych. Jak widzicie, metalowe elementy się znajdowały na podłodze. Więc macie porównanie, że faktycznie było. Był też billboard jeszcze z tego typu, który się w tym miejscu znajduje. Natomiast już w samym lipcu możemy zobaczyć, że pojawił się plac budowy. Przejścia w tym miejscu nie było. Przejście było na okrągło. Były też te drogi dla osób niewidomych przestawione, żeby dało się faktycznie tutaj dostać. To jest faktycznie, trzeba podkreślić, że w trakcie budowy wszystko było zachowane, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa, czy o możliwość dojścia naprawdę na najwyższym poziomie. No i mamy już ujęcia ze stycznia, które widzieliście. Wracamy do listopada i proszę bardzo, w listopadzie nie było balkonika. Tego balkonika i zwróćcie na te ściany, jak one pięknie wyglądają, jak ten wzór się ładnie łączy do samego sufitu. Może się zbyt mocno emocjonuje, ale za chwilę zobaczycie ujęcia, jak to wyglądało teraz i dużo gorzej jest. W sensie nawet bardziej mi się podobały te dykty, które były ustawione w trakcie przebudowy, bo wiadomo było, że to jest przebudowa i jakby może jeszcze później to naprawię, to będzie lepiej wyglądać. Jakby w lipcu, przy pracy 2022, tak to wyglądało. Też przy okazji tam element strażacki został przedstawiony, jeżeli chodzi o sam wąż, co ciekawe. I jak widzicie, powstawało krok po kroku powoli nowy balkonik w tym miejscu. On był też technicznie podtrzymywany, natomiast jak widzieliście, cały czas to było utrzymane w dostępie. A tak to wygląda jeszcze wtedy. No i jak widzieliście, przed chwilą było też ujęcie, jak to wyglądało aktualnie. No, o wiele ładniej ta ściana wyglądała z wzorkami, które szły do samego sufitu. A jak to wygląda aktualnie? No jest, no mi się nie podoba. Może powiem tak, osobiście naprawdę nie jestem zadowolony z tego, jak w ten sposób to zostało tutaj potraktowane, te same ściany. Chociaż sama winda na peronie wygląda naprawdę całkiem ładnie. I tu są ujęcia jeszcze z lipca 2023, no i już faktycznie sam styczeń 2024, gdzie jeszcze zobaczymy sobie właśnie ten balkonik od dołu, jak on wygląda. Tu są te szyby, to jak widzicie, ktoś zjeżdża windą. No i tak, na samej windzie jeszcze się znajduje informacja dla osób niewidomych właśnie o opisie stacji, więc można dokładnie wszystko przeczytać w języku Braille'a. No i następnie jest ten beton. Ten beton bardzo ładnie wygląda i wkomponowuje się w stację centralnego odcinka drugiej linii metra, ale tam wszystko zostało w ten sposób zrobione. A tutaj, no tutaj to jest ewenement na całą stację i to tak nieładnie się wkomponowuje. W sensie to brakuje po prostu całości, jeżeli chodzi o ujednolicenie wyglądu całej stacji. Już nie mówiąc o tych właśnie elementach, które się na ścianie znajdują. To po prostu ujednolicenie, żeby ta chociaż jedna stacja wyglądała tak samo, jeżeli chodzi o budowę, inwestycje i tak dalej. Dobrym tego przykładem, gdzie faktycznie też to się wszystko kłóci przy inwestycjach, jest na przykład stacja metra Wilanowska, gdzie owszem zostały wybudowane nowe wyjścia, tak samo jak na Świętokrzyskiej, ale te wyjścia zupełnie odbiegają charakterystyką i po prostu wyglądam, jeżeli chodzi o pozostałe aspekty tej samej stacji, czy na Wilanowskiej, czy Świętokrzyskiej, po prostu zupełnie to inaczej wygląda, to jakby to się jakkolwiek nie łączy z tym, jak to wyglądało wcześniej. A dobrym przykładem z kolei remontów to są właśnie remonty schodów ruchomych, albo wymiany całkowicie. Tam to jest tak w ten sposób robione, że wszystko wraca do tego, jak to wyglądało wcześniej. Jest nawet odzorowane, jak to wyglądało wcześniej. Tak samo to miało miejsce na odcinku Rysunowskim, gdzie powstawały nowe windy, bo to nie jest pierwsza winda, a właściwie nie pierwsze trzy windy, które powstawały w ramach inwestycji Zarządu Transportu Miejskiego. Powstały jeszcze już kilka wind, a mianowicie na Imilinie dwie, na Stokłosach dwie, na Ursynowie dwie, na Tacławickiej jedna i na Służewie jedna. Więc te windy powstają systematycznie, ale tamte windy o wiele lepiej się wkomponowują w całą stację niż te trzy. Chociaż nie będę mówić, że mi się nie podoba, tylko po prostu nie podoba mi się połączenie tego wszystkiego w jednym miejscu.
bo na górze to naprawdę całkiem ładnie to wygląda. Zwłaszcza ta winda po prawej stronie, którą teraz widzimy. Przypominając to, że urokiem, jeżeli chodzi o te dwa wyjścia z jednej i z drugiej strony, całkowicie podbija moje serce, to w tym miejscu było coś tak pusto, a teraz to o wiele lepiej wygląda. Tymczasem teraz widzicie, jaką drogę trzeba pokonać aktualnie na przystanek tramwajowy, idąc od windy. Najpierw od windy trzeba z tamtej wyjść, następnie przejść tym przejściem naziemnym, no i później dotrzeć tym jakże długim chodnikiem ponownie na teren stacji, a właściwie do przystanków tramwajowych. Więc osoba na wózku inwalidzkim ma naprawdę całkiem długą drogę, a byłoby to wszystko krótsze, gdyby ta winda, według mnie najważniejsza w ramach tej inwestycji, powstała, czyli właśnie na przystanki tramwajowe. Był projekt, było wszystko możliwe do dogadania, tylko łącznie zabrakło najprawdopodobniej pieniędzy i Zarząd Transportu Miejskiego nie skorzystał z opcji, która była właśnie na tą windę. A szkoda według mnie bardzo, bo by się przydała w tym miejscu. Tymczasem na sam koniec jeszcze raz ujęcia. Listopad 2022. Tak to wyglądało. W tym miejscu, gdzie są aktualnie rowery, stoją za znakiem metra pole mokotowskie. Aktualnie już stoi winda, więc jak widzicie, to się dosyć mocno zmieniło. Był chodnik, na wprost można było dotrzeć do przejścia dla pieszych. Chodnik był stary, nie było dróg dla osób niewidomych. Tak samo po tej stronie. Zobaczcie, jaka tu jest pustka. Jak tu się nic nie dzieje, żadne rowery, nic tu nie stoi. Nawet śniegu nie ma. No może tego, że to w listopadzie jest. No, ale tak czy siak, nie ma śniegu, nic się tu nie dzieje. Na szczęście metro marszawskie wiedział, znaczy Zarząd Transportu Miejskiego wiedział, co z tym zrobić. O, proszę bardzo, budowa. Tak to wyglądało w lipcu 2023. Szyb windowy powstawał. Było to już wszystko wykopane na dół. Tylko i wyłącznie trzeba było to jeszcze wszystko skleić w jedną całość, że tak to powiem, do kupy. Więc tak to wyglądało od jednej strony i następnie zobaczymy, jak to wyglądało po drugiej stronie. Proszę bardzo, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o windę zachodnią. Tu już był szyb windowy gotowy i mniej więcej powoli to było już wszystko zbywane, jeżeli chodzi o nawet nowe przejście podziemne, które w tym miejscu powstawało. A jak to wygląda teraz? Zaraz zobaczycie. Jeśli tylko się przekręćmy na sam koniec, proszę bardzo. Lipiec 2023, szyb windowy stoi i winda mniej więcej jest już docelowo w miejscu z przejściem podziemnym. No i chwilę później mogliśmy zobaczyć, jak to wyglądało w styczniu 2024. O, proszę bardzo. A, ja trochę przesadziłem z tym, że żadne wyjście nie były zamykane na żaden moment. Wyjście tam przy tej właśnie windzie było na chwilę zamknięte, więc to był jeden z nielicznych elementów, który faktycznie był wyłączony w trakcie tej inwestycji. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał na temat trzech wind, który trwa ponad prawie 20 minut, wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Nie wiem jeszcze, czy będą jakieś kolejne windy budowane, a właściwie dobudowywane do pierwszej linii metra. Jeśli tak, to oczywiście was o tym poinformuję w mniejsza z tym i pewnie jakieś kolejne specjalne filmy z zapraszamy do metra się pojawią. No i co ja mogę powiedzieć, jeśli taki materiał wam się podobał, to też możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych inwestycji właśnie z metra. Co ważne, te windy zostały oddane do użytku oficjalnie na początku stycznia 2024. I jak zawsze zachęcam was do zostania partnerami, a wiznosza. Cześć!